na mecz, to nie jest coś, co powala, natomiast wiemy, że jeżeli chodzi o miejsce znicza, jeżeli jest taki jak teraz, ósme, to z pewnością wszyscy są w Pruszkowie. Daleki wybicie piłki w aut. Hilbricht do Spendlhofera. Oddał mu piłkę Austriak, dośrodkowanie i kapitalna interwencja, jeszcze Fassbender chybił z dobitką. Znicza Pruszków, popatrzmy, dośrodkowanie Hilbrychta, Zapolnik i Fassbender, który nie dał rady akcji sfinalizować. To powinna być bramka, tutaj Kamil Zapolnik powinien trafić troszkę skutecznie. No są kluby, z którymi Brosz ma dużo lepsze bilanse. Zapolnik i 1-0! Bruk Better Malika nie ciecza w 19 minucie. Wychodzą na prowadzenie gospodarze. Skuteczna akcja. Rozkłada ręce. Przed momentem widzimy skuteczna akcja gospodarza, a teraz rozkłada ręce Bartłomiej Ciepiela. Nie tak na pewno mają się zachowywać w defensywie pruszkowianie. I kolejny cios w tym sezonie. Mocny, ofensywny, wyprowadzony przez drużynę Marcina Brosza. Przed momentem był rozczarowany tym, jak grała jego drużyna, ale Morgan Fassbender w 19 minucie, zdobywając swoją czwartą bramkę w sezonie, pokazał, że to może być. Koprowski. Ładne to odegranie do Nowaka. Zobaczmy, Nowak, dośrodkowanie, szansa! 1-1! Ależ kapitalna akcja znicza Pruszków. To jest futbol bezpośredni. Dominik Sokół trafia, były piłkarz Radomiaka. I mamy niespodziankę, mamy szybką odpowiedź po 5 minutach. Znów wynik w niecieczy, jest w równowadze. Ja zdążyłem tylko krzyknąć cudowna, bo to była fenomenalna akcja. Koprowski do Majewskiego, Majewski z pierwszej piłki do wbiegającego Wiktora Nowaka. A to środkowanie Nowaka, płaskie, które przecięło całe pole karne, uwieńczone zostało. Świetne wrzucenie i zamknięcie drugiego wahadłowego. To jest coś naprawdę, piękna bramka. Mrosek tymczasem, Fassbender, ależ to była ważna interwencja, jeszcze trwa ten atak, Misztal, rzut rożny. I znów Moskwik i znów na przeszkodzie. Dużo możliwości manewru w przerwie, natomiast jeszcze przy niej nie jesteśmy, dobre zagranie. Spendlhofer, jeszcze tak na przebitkę, szansa, Misztal, uderzał głową Zapolnik. W linii z Zapolnikiem. Tu jest Dąbrowski i jest Ambrosiewicz. A tutaj Majewski, który rozrzuca tę akcję do prawej strony. Zobaczmy, czeka na piłkę Ciepiela, jest w polu karnym. Ciepiela i gol! I 1-2! Ciepiela dośrodkowuje i mamy trafienie dla gości. A więc Stanclik, zaskakujący obrót spraw w niecieczy. Pod koniec pierwszej połowy to Znicz Pruszków odwraca spotkanie z liderem. Wejścia z bocznych sektorów boiska środkowych pomocników. I znowu Majewski. Ciepiela. Tutaj jest zagranie do Ciepieli i taka mocno kopnięta piłka. Dokładnie tak samo jak przy pierwszym trafieniu. Przez pola karnego. Tutaj nie wiem, czy to jest gol samobójczy Spendlhofera, czy trafienie Stanclika. Ale jest zawodnikiem ofensywnym, a Andrii Dąbrowski był zawodnikiem takim do rozegrania piłki, bardziej do współpracy ze swoimi środkowymi obrońcami. Chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, o którym mówiłeś w pierwszej połowie, w sytuacji, w której ewentualnie mógł kończyć tę akcję. Rzut rożny, bardzo wiele ich wykonują gospodarze, ale nie ma do tej pory celnego strzału po takim stałym fragmencie. Wciąż Bruk Better Malika 1, Znicz Pruszków 2, ale to się może za chwilę zmienić. Wolski i Misztal. Zawsze trzeba mieć troszkę szczęścia, będąc ustawionym na linii bram. 74. minuta. Myślę, że bardziej doświadczony Karasek. Mamy sygnał. Karasek i obok. Nie, ale też zobacz, jak dobrze ustawiony był Misztal. On tam stał w tym. Jarek jeszcze pozwala, aby ta akcja trwała. Proszę Państwa, sensacja. Bruk Better Malika Nieciecza przegrywa ze Zniczem Pruszków. Nie zdołali, mimo zmian, jeśli chodzi o obsady personalne.